Ukraina atakuje stocznię w Kerczu. Rosjanie ogłosili alarm powietrzny. Uderzenia rakietowego dokonano na port i stocznię w Kerczu. Stacjonuje tam wiele rosyjskich okrętów wojskowych. Pojawiają się pierwsze informacje o trafieniu fregaty projektu 22800 Karakurt, uzbrojonej w pociski manewrujące Kalibr. Wojska rosyjskie przejmują inicjatywę na froncie. Kontynuują ataki w rejonie Awdijiwki. Doznali tam ogromnych strat w ludziach i sprzęcie, lecz poczynili niewielkie postępy. Rosjanie zaatakowali też Wuhledar. Tam ukraińska obrona odpiera natarcia Rosjan. Ukraińcy pozostają na swoich umocnionych pozycjach, a Walerij Załużny przekazał, że wojna w Ukrainie przekształciła się w pierwszą wojnę światową 2.0, w której każda próba ataku kończy się ciężkimi stratami i co najwyżej symbolicznymi postępami w terenie. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.